Zawsze podejrzana, że widzicie Państwo, no, salcesony mazowieckie w Warszawie nad Wisłą jak postępują? Przecież, no wiadomo, że jak ktoś powie tu w Warszawie, tutaj chwalicie swego nie znacie, że och, z Ameryki na przykład pochodzę, prawda? Tutaj Janek Witek, też miałam problemy z Jankiem Witkiem, no bo on piosenkę Ostrowskiej puszczał, my tutaj jej nie puścimy, żebyśmy sobie nie nabruździli. Piosenkę Ostrowskiej pojawia się i znikasz, Mister of America. I teraz, proszę Państwa, każdy by tu urodzony w Polsce, który jest Polakiem, każdy człowiek chciałby być Amerykaninem na przykład, no bo taka moda, bo Batman, bo te filmy, bo latają, bo radio jest latające, prawda? Rata, 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 to u Was jeszcze po głowie chodzi, bo trzeba te wszystkie raty pospłacać, a oni nie ustąpią. I mówią teraz, proszę Państwa, że uciekniemy do USA, Anglo-Ameryki, Białystok. Ale do USA, Anglo-Ameryki, Białystok to pojechali tylko ludzie tacy, którzy nie chcą zarabiać, nie chcą być chciwi, nie chcą być chytrzy i czasem pewne rzeczy wykonają coś za darmo. Na przykład to, że przecież no, Świadkowie Jehowy, święci, jako święci, w dniach ostatnich głoszą Słowo Boże, Ewangelię o Królestwie Bożym, no to robią to za darmo. Pomimo, że opozycja wielokrotnie mówiła, że jak Świadkowie Jehowy jakiegoś nowego współwyznawcę pozyskają, to wtedy, kiedy chrzczą go, no to otrzymują 30 tysięcy. No, matka chrzestna, ojciec chrzestny. Ja miałam, proszę Państwa, no ja nie wiem, 35 osób doprowadziłam do chrztu, ale przecież całe mnóstwo przekazałam ludzi braciom, żeby kontynuowali dzieło, bo jak myśmy były na terenie jako pionierki, jako pionierzy, no to przecież gdzieś coś zaczęliśmy i misję, pracę przekazałyśmy braciom miejscowym, którzy mieli dokończyć dzieła. Także, proszę Państwa, najwięcej szczęścia, radości to ja mam to, że ja w ogóle rozmawiałam z ludźmi, że głosiłam. To jest największe zdrowie, największy Duch Boży, który oddziałuje prosto od Stwórcy na ludzi, że mamy dużo radości, mamy powodzenie w pracy. Pionierzy zawsze patrzyli, ile godzin mają poświęconych, że to znaczy, że pewnie dużo studiów prowadzą biblijnych. Ja nieraz miałam po 17 studiów biblijnych, nawet po 20 parę, a to było bardzo dużo, bo jak ktoś z głosicieli przeciętnych w zborze miał jedno studium, no to już było dobrze. No, a ja miałam studia, potem te studia też i przekazywałam innym braciom, żeby zachęcić ich do pracy, żeby mieli co do roboty. Także ja mówię, że tego Mareczka to bym wysłała choćby na ciołka do instytucji, żeby sobie pracę załatwił, żeby miał zajęcie, bo jak nie będzie miał zajęcia, to będą co sekunda telefony głupie rozdzwaniały się, będą co sekunda rozdzwaniały się telefony głupie, no i po prostu będzie musiał dyskutować, bo jak do niego pojadę, no to on cały czas przez te telefony gada. Ani to pracy dotyczy, bo to przecież, żeby miał zajęcie, żeby nie był bezrobotny, a miał pracę, to byłby przynajmniej prawdomówny i człowiek byłby przyzwoity, a nie jest.